A tu mamy dziewczynki jeszcze z? Kujawsko-Pomorskiego. Kujawsko-Pomorskie. No witajcie serdecznie. Jeszcze powiedzcie króciutko, jak wam poszło. Bardzo dobrze. Super. Gracie w pierwszej ósemce? No to będzie się działo. Słuchajcie, to mamy już okazję poznać prawie wszystkich uczestników dziewczęcej piłki nożnej w grupie młodszej. Z jakiego jesteście miasta? Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Czyli w tym momencie, no to od Zetki, tak? Od Zetki jesteście. Muszę wam powiedzieć, że miałem okazję w Bydgoszczy być na Orliku. Kto ogląda kanał? To powiem wam, moje kochane dziewczynki, że jak oglądacie kanał, to wpiszcie w wyszukiwarce Bydgoszcz, zobaczycie wspaniałą naszą wizytę, pobyt na waszym Orliku. Byliśmy tam z Piłką, z Gutkiem, z Kudełkiem, z Nadią w zeszłym roku na wakacjach i z waszymi kolegami i koleżankami na tym Orliku otwieraliśmy karty, graliśmy w piłkę, także wystarczy wpisać, kochani, Bydgoszcz w wyszukiwarce i zobaczycie. Także z którego miejsca w grupie awansowałyście? Drugiego. Z drugiego. Czyli jakieś wyniki? Dzień dobry, witam serdecznie, trenerze. No pierwszy wynik to przegrałyśmy z Ząbkowią 3-0. Kolejny mecz wygrałyśmy... A Ząbkowia też awansowała, tak? Tak. Z pierwszego, rozumiem. Kolejny mecz wygrałyśmy 8-0 i kolejny mecz wygrałyśmy 5-2. O, ja cię kręcę. To kto tak tych bramek tyle sieka? Przyznać się. Tak? No, to gratulacje, moja królowo. Słuchajcie, ja myślę, że tak, jeżeli ktoś ma ochotę na pozdrowienia, jak oglądacie kanał, to bardzo proszę o szybciutkie, dobra? I lecimy dalej, bo tam już się zaraz zaczynają mecze, okej? Okay? Ja pozdrawiam całą rodzinę i uniwersytet Gusto. Super, i na imię masz? Ida. Ida, piękne imię, super. Ktoś jeszcze? Ja pozdrawiam całą moją klasę i całą rodzinę. Super, na imię masz? Maja. Super, Maja, dawaj piąteczkę. To dalej? Ja pozdrawiam też moją całą rodzinę i moje zwierzęta. Super, zwierzaki dostają pozdrowionka, ślicznie. Ja moją rodzinę i całą klasę. Super, pięknie, gratuluję. A ja pozdrawiam moją rodzinę i... Super, dziękujemy pięknie. Czy jeszcze ktoś odważy się śmialutko? Pozdrawiam całą rodzinę i całą klasę. Super, piąteczka. Jeszcze tu mamy pozdrowienia. Pozdrawiam rodziców. Jak masz na imię? Dominika. Dominika, a przed chwilką mówiła? Amelia, Dominika. Ktoś jeszcze pozdrawia? Pani kapitan? Pani kapitan strzela, nie? Oni gadają, ty strzelasz. Super. Nie, kto jest kapitan? Ty jesteś kapitan, tak? Pozdrawiasz? Pozdrawiam rodziców i brata. Super. Pozdrawiamy panią kapitan serdecznie. A siostra musiała podpaść. Słuchajcie, jeszcze raz wam gratuluję i życzę dobrej zabawy, dobra? Pamiętajcie, że o to w tym wszystkim przede wszystkim chodzi. Także bawcie się dobrze i powodzenia. Słuchajcie, kto ma ochotę? Szybciutko. Ja bym chciał naszą drużynę. Chodźcie tutaj, zapraszam was serdecznie. Dawaj, nie ma się to wstydzić, dawać. Śmialutko, dawać piątki, dziewczynki. Jak macie na imię? Karolina. Super, piękne imię. Julka. Julka i Karolina, no rewelacja, słuchajcie. A skąd jesteście, powiedzcie? Jeszcze raz, skąd? Z Lipic, niedaleko Koszalin. Czyli reprezentujecie zachodniopomorskie. Tak, tak. No to muszę wam powiedzieć, że to szczególny okres. Panie trenerze, witam serdecznie. To jest, słuchajcie, kanał internetowy, który ma już ponad 30 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie oglądacie, to musicie obejrzeć. Warto, dziewczynki? Tak. Czyli oglądacie nas? Tak. A co tam na tym naszym kanale można spotkać, powiedzcie? FIFA, piłkę nożną, na arenie. Super. Widzę, że jesteś z nami. Dawaj, pionę. Dziewczynki, zapraszam was. Bawimy się na naszym kanale. Głównie jesteśmy z wami, z dziecięcą piłką nożną. Tak się składa, że jestem szczęśliwym ojcem trójki wspaniałych piłkarzy. Kudełek ma 4 lata, Nasia ma 7 lat, Gutek ma 9. Gutek dzisiaj jest tutaj z nami. Też awansowaliśmy do pierwszej ósemki. Dzisiaj będziemy bić się tam, kochani, o wyższe cele. Ale przede wszystkim dobrze bawić, bo to jest najważniejsze w całej tej zabawie. Natomiast, kochani, zachodniopomorskie ma w moim miejscu szczególne miejsce, dlatego że rok w rok uderzamy tam na wakacje. No właśnie powiem wam, że Mielno i okolice, tam skąd pochodzicie, to jest moje ukochane Mielno, jezioro Unieście. Wędkuję tam często, także Jamno, przepraszam, jezioro, a miejscowość Unieście. Także kochamy waszą okolicę, a poza tym, słuchajcie, no tam dużo fajnej piłki. Mamy tam Kotwicę, mamy tam dużo innych fajnych klubów, które robią robotę i mamy tam, uwaga, UKS, jaki? Czy szkołę? Dziewczynki, to UKS czy szkoła? Niemica. UKS? Niemica. UKS Niemica. No gratulacje. Słuchajcie, dziewczynki, w związku z tym, że tam idziemy zaraz meczyki na żywo, macie okazję pozdrowić. Kanał ogląda bardzo dużo ludzi, także jeżeli ktoś się czuje na tyle odważnie, może powiedzieć imię, kogo pozdrawia. Zapraszam. Pozdrawiam moją
moją mamę. Super, świetnie, mama dostaje pozdrowienia. Jak masz na imię? Oliwia Strzelecka. Oliwia, nie trzeba nazwiska. Oliwia, dawaj piąteczkę. Gratulacje. Oliwia pozdrawia mamę. Ja pozdrawiam rodziców. Super. I na imię masz? Julka. Julcia pozdrawia rodziców. A ja pozdrawiam całą moją rodzinę. Super, pięknie. I pozdrawia kto? Kto pozdrawia? Karolina. Oj, Karolinko, ja nastawiłem rękę, sama mi tak siekłaś mocno. Oj, widzę, że mocny charakter masz. Kto jeszcze pozdrawia? Ja, moich rodziców. Super, piąteczka. Jak masz na imię? Julka. Świetnie. Ja pozdrawiam całą rodzinę i Polskę. Super, jak masz na imię? Julka. Też Julka. Oj, sporo Julek u was, kochani. To może recepta na sukces. Julki, grajcie w piłę. Kto dalej? O, mamy jeszcze dziewczynki. A mamy jeszcze, skąd jesteście, przypomnij? Z Gorzowa. Z Gorzowa. Piąteczka. Jak masz na imię? Natalia. Super, tu mamy Smurfika. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Super, a ja się dokładam do tych pozdrowień. Pięknie. Ale jesteś chyba maskotka, nie zawodniczka, co? Zawodniczka, świetnie. Zawodniczka, ale przyszła, ja wiem. Tak samo jak nasza Naduśka. Super. Gratulujemy, fajnie, że się ruszasz, fajnie, że wybrałaś tą dziedzinę. Kto jeszcze nie pozdrawiał dziewczynki? Moje z zachodniego. Proszę bardzo. Ja pozdrawiam moją całą rodzinę i moją siostrę. Super, jak masz na imię? Hania. Hania, piąteczka. A tu stawimy zawody? To jest na okrągło wstawiany kanał sportowy, kochani, jest bardzo aktywny, żywy. Wpiszecie turniej Orlika i tam będziecie miały dziewczynki swoje wspomnienia. Jeżeli już nikt nie pozdrawia, powiedzcie mi tylko... Przeszliście dalej, tak? Gracie? Nie udało się. Kochani, no najważniejsze, że jesteście tutaj i to jest najważniejsze, tu jest bardzo trudno, musicie wiedzieć, że to jest naprawdę wspaniały. Sebastian Szabłowski, albo wpisz FC Szabełki, nie wiem, co ci łatwiej będzie zapamiętać. Na YouTube można nas znaleźć wpisując, nie wiem, FC Szabełki, Sebastian Szabłowski. Dziewczynki wam powiedzą, jak nas najlepiej znaleźć z Gorzowa, dlatego że sporo nas ogląda. Natomiast powiem wam tylko taką jeszcze historię na pocieszenie dziewczynki. Myśmy byli tu w zeszłym roku z naszymi młodszymi chłopcami, z Gutkiem. W grupie nie udało nam się wygrać nic. Przegraliśmy 3 mecze i z 4. miejsca w grupie chłopcy w bardzo smutnym humorach wrócili do hotelu. Natomiast na drugi dzień, o tam jest nasza drużyna z naszym trenerem, zobaczcie, z Gutkiem. Natomiast na drugi dzień, powiem wam szczerze, wyszli na boisko, trochę porozmawialiśmy i zlali wszystko, co było do zlania. Czyli dokładnie, i tego wam życzę, żebyście pokazały dzisiaj, zapomniały o tym, co się wczoraj działo. Wychodzimy na boisko, dzisiaj jest nowy dzień, finał B. Pamiętajcie, że bycie jednym z 16 drużyn spośród 650, które wystartowało, to wielki sukces. Także życzę wam dobrej zabawy, żebyście dzisiaj sobie coś tam ugrały, ale przede wszystkim dobrze się bawiły, dobra? Pozdrawiam was serdecznie. Teraz róbcie hałas, szybciutko. 3, 4. Super, świetny. Cienki ten hałas, ale dobra, od biedy może być. Trzymajcie się, powodzenia. Także kochani, kończymy tą relację sprzed wejścia. Kolejne. Panie trenerze, Sebastian Szabłowski na YouTube pisz. Sebastian Szabłowski. Łatwo ci będzie zapamiętać. Maria Szabłowska, ta z radia, od muzyki. To po tym nazwisku najłatwiej. Także tak. Za pół godziny idziemy zobaczyć się. Tak, tu już idzie mecz, za pół godziny gramy. Tak. Także kochani, dostałem informację, że za pół godziny startują meczyki. Natomiast zobaczcie, naprawdę dzieje się tu bardzo, bardzo wiele. Ja dzisiaj spędziłem przyjemny czas, kochani, przed meczami z naprawdę wspaniałymi zawodnikami, zawodniczkami. Uwielbiam dziecięcą piłkę nożną. Jest to coś, kochani, wspaniałego, czystego. Jest to sport w absolutnie czystym wydaniu. Tu nikt nic nie kalkuluje. Każdy daje z siebie tyle, ile może. Tu są łzy szczęścia, radości, ale także smutku. Natomiast pamiętajcie, że sport jako sport jest rzeczą wspaniałą. Uczy wielu wspaniałych rzeczy. Nasz Kurczaczek, dawaj Kurczaczku piątkę. Nasza wspaniała gwiazda TV. Wczoraj Kurczaczek dawał wywiad do Telewizji Polskiej. Zostałeś, Kurczaczku, absolutną gwiazdą. Gratulacje. Dzisiaj dobrego grania ci życzę. Natomiast ja już wychodzę, kochani, z szatni. Chłopaki, jeszcze raz życzę dobrego grania. Dawać piątkę, powodzenia. Gratuluję, ale już zapomnijcie, coście posiągali dzisiaj na nowo. Nowy dzień. Trzeba orać, nie? Powodzenia. I dobrej zabawy. Dokładnie, Susełku. Dobrej zabawy. Może, wiesz, trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Natomiast, no, czy się uda, no, tego nikt nie wie. To tylko sport. Natomiast trzeba na pewno się dobrze bawić. Powodzenia. Kochani, 9:35.
cały czas się rozgrzewają drużyny. Natomiast no, przypominam, że my będziemy grać troszeczkę później, dlatego że to jest czas, kiedy w tym momencie, kochani, pozdrawiamy, rozkręcamy, spotykamy kolejne wspaniałe drużyny. No nie damy rady z wszystkimi się spotkać, kochani, z racji tego, że jest was po prostu tutaj bardzo, bardzo dużo. Przypominam, że tutaj 64 drużyny, czyli około 650 dzieci ze swoimi trenerami, opiekunami, rodzinami, rodzicami, kto mógł, ten przyjechał do Warszawy na mistrzostwa, nieoficjalne mistrzostwa Polski w roczniku 2004 uczniowskich klubów sportowych, kochani, szkół podstawowych, według zasad, które stworzyło Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Szkolny Związek Sportowy przy wsparciu Fundacji PZU oraz Orlen. No ta impreza ma możliwość się odbyć. Przypominam, dzisiaj dzień drugi, rozpoczynamy niedługo mecze. Ja z wami się żegnam, do zobaczenia. Fajnie, że z nami jesteście na tej relacji. Pozdrawiam was serdecznie. FC Szabełek, Sabek. Do zobaczenia.